No jak widzimy, mamy już szyb windowy i schody. Na dole się będzie znajdować peron Warszawa-Gocławek, a na górze będą przystanki autobusowe na wiaduktach Marsa. W ten sposób wszystko się połączy w jedną całość. Tak samo jak pozostałe przystanki kolejowe, które są budowane lub przebudowane, jak Olszynka Grochowska, Warszawa Grochów czy stacja Warszawa Wawer. O tym wszystkim, jak to powstaje, w dzisiejszym filmie i zobaczymy, czy faktycznie im się uda to oddać do użytku w przyszłym miesiącu. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć Zosz, ale powiem Wam, że są tak tragiczne warunki do latania, że chyba to byłoby na tyle z tego filmu, bo właściwie nic nie widać, śnieg pada, zimno jest, do momentu kiedy nie będzie cieplej, to było na tyle z tego filmu. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć! Nie no, oczywiście, że tutaj wracamy. Wracamy z kolejnym filmem z warszawskiej średnicy 2050, tutaj nad linią kolejową numer 7, a konkretniej nad warszawską średnicą teraz się znajdujemy, czyli nad Warszawą Wschodnią. I oto proszę bardzo i przedstawiają się nam wszystkie perony. Jeszcze starej wschodniej, bo nowa wschodnia będzie przebudowana razem z średnicą, o czym co jakiś czas Wam mówię. Ale w dzisiejszym filmie nie będę mówić dużo o wschodniej, pomijając trasę tysiąclecia, którą jak zawsze sobie zetykniemy, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, co tu będzie się działo. Jak coś też ma się też działo do wszystkich stacji, przystanków kolejowych, które powstają na trasie, więc możecie przeskakiwać po tym jakże 20-minutowym prawie filmie. Dosyć długo to wyszło, więc możecie sobie oglądać. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć wiadukty kolejowe, które powstały już jakiś czas temu. One były pod właśnie trasy tysiąclecia, która ostatecznie nigdy nie powstała. Miała być to dwujezdniowa trasa tysiąclecia, czyli droga. Po dwa pasy w każdym kierunku z trasą tramwajową po środku. Ostatecznie będzie to ruch lokalny, tylko łącznie jedna jezdnia po jednym pasie w każdym kierunku z ruchem tramwajowym na krótkim odcinku zaplanowane jest, natomiast na razie tylko i wyłącznie Warszawa faktycznie projektuje to, jak to ma wyglądać, jak ten wiadukt ma tutaj być ustawiony i PKP się dostosuje do tego po prostu, żeby faktycznie w tym miejscu wybudować wiadukty i później miasto stołeczne będzie mogło wybudować tutaj drogę. Co to oznacza? Oznacza to, że niekoniecznie powstanie trasa tysiąclecia jednocześnie z budową nowej wschodniej. Po prostu będzie wiadukt, a właściwie będzie po prostu pustka technologiczna, znamy to słówko z Warszawy Zachodniej, dzięki czemu będzie to można po prostu w przyszłości wykorzystać. Kiedy to się stanie? No zobaczmy, tak? Przebudowa warszawskiej średnicy cały czas i to cały czas jest jedną wielką niewiadomą. Jak to wszyscy wiemy, kolejarze też sami nie wiedzą, kiedy to będą budować, więc chyba nie zdziwi Was, jak powiem, że ja również jeszcze tego nie wiem. Ale dobrze, lecimy sobie dalej nad linią kolejową numer 7 za chwilę. Skręcimy tutaj w prawo, widzimy Olszynkę Grochowską, tutaj w przyszłości przynajmniej w teorii jest planowane STP Kozia Górka, natomiast w tym miejscu będzie i właściwie już powstaje przystanek kolejowy Warszawa Grochów, z którego w teorii skorzystamy już za raptem 13 dni. Tak, mało tego czasu zostało, ale jak widzicie, właściwie prawie wszystko jest gotowe. To tak, płyta peronowa powstaje. Jak widzimy właśnie na załączonym obrazku, tutaj jest jeszcze wszystko rozkopane, bo musi też powstać wiata. Wiata, żeby powstała w te 13 dni, to powiem Wam, że to musiał być niezły hardcore, no ale może im się uda. Nie będę mówić, że nie wierzę w nich, ale zobaczymy, czy im się uda. Natomiast widzimy faktycznie, że cała krawędź peronowa, elki peronowe, płyty peronowe już krańcowe są mniej więcej wszędzie zamontowane, poza krańcem tutaj, jak widzimy od tej strony południowej. Wejście na peron jest dostępne od strony północnej, od strony południowej, po której teraz się znajdujemy, nie ma jeszcze zajścia z peronu. Przypominam Wam, że tutaj nie będzie ani przejść podziemnych, ani kładek, tylko i wyłącznie przejścia w poziomie torów i przejścia będą tylko i wyłącznie w kierunku zachodnim, czyli na
na lewo w kierunku budynków, nie w kierunku kolejowym. Co jest na minus, wiem, że dużo osób chciało, żeby po prostu powstała na przykład kładka, czy nawet przejście kolejowe. Na drugą stronę niestety tutaj nic takiego nie powstaje. Natomiast powstaje rezerwa na przyszłe schody do nieba. Mieliśmy już takie schody na Warszawie Głównej. Są też takie schody, które są pomnikiem. Natomiast tutaj takie schody nie będą powstawać teraz jako schody do nieba. Natomiast w przyszłości powstaną, jest pozostawiona rezerwa pod właśnie obwodnicę śródmiejską, która ma w tym miejscu powstać. Kiedy powstanie, tego nie wiem. Kiedy się pojawi o niej film, to już wiem. Pojawi się na przestrzeni najbliższych dni. O całej trasie Łazienkowskiej, gdzie trochę więcej powiem też o tunelu pod rondem Wietraczna i o innych aspektach, więc tu macie taką trochę autopromocję. Jak jeżeli tego nie chcecie przegapić, to kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Będę mówić o całej trasie Łazienkowskiej przeszłości, trochę przeszłości, dużo teraźniejszości i dużo też przyszłości, co jest planowane ze zmianą. Natomiast co jest ważne, to faktycznie to jest to, co powiedziałem przed chwilą, że jest pozostawiona rezerwa na schody do wiaduktu, a na wiadukcie będą przystanki autobusowe i będzie bardzo wygodny sposób przesiadania się z pociągów do nowej trasy, która połączy właśnie w końcu Pragi razem z Targu. Bardzo by się to przydało. Wszystkie osoby, które stoją w korkach podczas zamknięć z okazji Stadionu Narodowego, doskonale o tym wiedzą. Ale dobrze, lecimy dalej do takiego oto i przystanku kolejowego, który kiedyś miał swoją kładkę, teraz ta kładka jakoś tak zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Pomimo tego, że mówiłem, że raczej nie będzie wyburzana. Proszę bardzo, znajdujemy się na Warszawie Olszynce Grochowskiej, a właściwie na warszawskiej Olszynce Grochowskiej. Tutaj widzimy, wejście na ten, od tej strony jest już mniej więcej, a sama płyta peronowa wygląda podobnie jak na Grochowie. Czyli tak, większość elek peronowych, znaczy elki peronowe są wszystkie oczywiście zamontowane. Krawędzie peronowe też już mniej więcej są pokładane. Widzimy, że sam chodnik jest układany na samym środku. Widać, że są robione wycięcia pod studzienki, czy inne studzienki telekomunikacyjne. Sama wiata jest remontowana, bo ona jest zabytkiem, więc musi pozostać. Tak samo na kolejnych przystankach kolejowych na linii Otwockiej. No i tutaj też widzimy od drugiej strony, że no nie ma kładki i chyba raczej kładka nie powstanie te 13 dni, w sensie jakby wątpię, żeby to było możliwe. No ale jak widzimy w tym miejscu, tak to się i oto prezentuje. Tutaj też jest przejście aktualnie tymczasowe dla pieszych przez tory. Przez tory, na których w teorii jeżdżą aktualnie pociągi inne niż techniczne w ramach budowy, natomiast trzeba mimo wszystko pilnować się, żeby nie wpaść pod żaden pociąg. Ale jak widzicie, nie ma tutaj żadnego oznakowania, że tu jest przejazd kolejowy przez te przejście tymczasowe dla pieszych, bo sam przejazd też kolejowy został całkowicie w tym momencie, tak to powiem, zlikwidowany. No wszystko tu musi być wyremontowane, postawione od nowa razem z kładką, która to będzie kładka nowa. Pierwotnie miała być stara z dobudowanymi windami, ostatecznie stwierdzono, że jednak ta kładka jest w zbyt złym stanie. Naprawdę nie rozumiem, czemu oni na początku zakładali, że w ogóle można ją jakkolwiek pozostawić. No ale jak widać, PKP chciało trochę przeoszczędzić, nie udało się i przy okazji wam powiem, że nowa kładka też będzie miała oczywiście windy. Jak będzie dokładnie wyglądać, tego wam jeszcze nie powiem, bo chyba jeszcze proces projektowy nowej kładki trwa, ewentualnie ja po prostu jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale faktycznie tutaj prace trwają, zresztą na LK7 pojawię się ponownie za te 13 dni, sprawdzimy, czy mi się udało to wszystko ukończyć. Natomiast tutaj faktycznie wiata, jak widzicie, tak i oto się prezentuje. Przy wiacie pod wiatą nie ma jeszcze zbędnego chodnika, są drogi dla osób niewidomych, które się ciągną po długości całego peronu, co jest oczywiście na duży plus. Widzimy też, że w środku budynku trwają prace, nie ma okien, natomiast po lewej stronie widzimy przestrzeń zamkniętą. Trochę szkoda, że cały budynek nie będzie taki otwarty. Mam nadzieję, że w środku może na przykład będą jakieś łazienki, co by się na pewno przydało. Chociaż wiem, że na Olszynce Grochowskiej może to długo nie przetrwać, to według mnie darmowe łazienki, lub znaczy, no to łazienki, to trochę zbyt dużo powiedziane. Darmowe toalety na przystankach kolejowych też są potrzebne. Tak, nie żeby nie było potrzeby po prostu czekania na pociąg, jak któryś przyjdzie na przykład za jakieś 20 minut, no i co, no i co masz zrobić? No właśnie, jeszcze przyjdzie SKM-ka i w ogóle nie ma łazienki, znaczy toalety. No dobra, tak to wygląda w tym miejscu. Jak widzicie, wiata się całkiem ładnie prezentuje od góry, w sensie po staremu. Znaczy, no nie ma już tam elementów zielonych, dobrze, niech będzie. Autobusy cały czas tutaj sobie zawracają na spokojnie, więc mniej więcej całkiem ładnie te prace tutaj faktycznie idą do przodu. Też co ważne i co możecie zwrócić uwagę na całej linii kolejowej numer 7, to jest to, że na całej długości widzimy, że tory są już na miejscu. Nie są jeszcze, co prawda, podbite, ale sieć trakcyjna też już na większości trasy jest gotowa. I to widać. Natomiast w tym miejscu, odpowiadając na wasze pytania, tak, tu będzie przejście dla pieszych, oznakowane z rogatkami, czyli szlabanami, sygnalizacją świetną.
jak i również będzie przez 506, więc tutaj będzie przejście przez obydwie linie kolejowe, tak aby dało się dojść do rezerwatu Olszynki Grochowskiej, do tego lasu, który się znajduje pomiędzy jedną linią kolejową a drugą. Co prawda jeszcze nie ma faktycznie prac przy 506, natomiast faktycznie po jednej, po drugiej stronie, znaczy na jednej i na drugiej linii kolejowej, po naciskach mieszkańców i władz, to w końcu jednak tutaj powstanie. I bardzo dobrze, bo jest to potrzebne. Wiem, że tu dużo, dużo osób przechodzi nielegalnie. O tym nawet z kierownikiem budowy rozmawiałem. Natomiast faktycznie to będzie realizowane i to będzie ukończone. Nie wiem dokładnie kiedy, ale spodziewajcie się, że na zakończenie całej inwestycji tam faktycznie będzie to zrobione. Całkiem ładnie i całkiem sprawnie będzie można przechodzić na pełni legalu i bezpiecznie, bo na 506 pociągi będą jeździć dalekobieżne, więc najprawdopodobniej jeszcze szybciej niż aktualnie jeżdżą pociągi. Jak na przykład taka i oto owa SKM, która jedzie co prawda po przeciwnym torze, no ale kto by tam się czepiał w sumie. Na dworze coraz zimniej. Pada śnieg, deszcz i nawet jest lód. A filmów na kanale chyba jest coraz to więcej. Jeśli podobają Ci się moje produkcje, zostań patronem Awiznosza. Dzięki temu w przyszłym miesiącu postaram się nagrać tutaj, jak na Wawrze to wygląda, chwilę po oddaniu do użytku. No i też zetkniemy, co tam zakopane chwilę przed Wigilią, jeśli mi się uda, z Waszą pomocą. Patronite, ukośnik Awiznosz. Tymczasem wracamy do reszty filmu. No i dokładnie jak powiedziałem przed chwilą, pociąg tutaj jechał po torze przeciwnym. Co to oznacza? Oznacza to, że aktualnie pociągi tutaj chwilę wcześniej przejeżdżają przez przewiązkę, czyli tor tymczasowy, dzięki któremu pociągi po prostu mogą wjechać na aktualny jeszcze tymczasowy peron. Natomiast w tym miejscu widzimy klatkę schodową i tu będą zdjęte ekrany akustyczne i będzie dostęp do peronów. Wtedy będzie się schodziło schodami lub zjeżdżało windą, gdzie szyby windowe już tutaj widzimy. No i będzie się schodziło lub zjeżdżało na dół na peron, bądź oczywiście w drugą stronę. Więc to jest zupełna nowość, jeżeli chodzi o połączenie wiaduktów Marsa z przystankiem kolejowym Warszawa-Gocławek i to jest bardzo duża zaleta i bardzo duży plus, jeżeli chodzi o tą inwestycję. W końcu kolej łączy się z miastem. No, nie mogę tego powiedzieć o przystanku, o stacji kolejowej Warszawa-Wawer, gdzie też można byłoby to zrobić, ale niestety się nie udało. Natomiast faktycznie w tym miejscu całkiem ładnie się to prezentuje. Tu też możecie zobaczyć, że ten peron na dole jest całkiem szeroki w związku z tymi schodami, jak i również windą. No ale jak widzicie, faktycznie tam prace trwają. Elki peronowe oczywiście wszędzie już są, bo to już jest zasypane. Płyta peronowa powstaje, krawędzie płyty peronowej mniej więcej na całej długości już są zamontowane. I ma to też oczywiście związek z tym, że te płyty peronowe mogą być wstawione wtedy, kiedy pociąg nie jedzie, no bo tu pociągi jeżdżą po jednym torze przy jednej krawędzi, z tym, że aktualnie te pociągi jedą w drugim kierunku niż w przyszłości. W związku właśnie z tym z przewiązką, zresztą za chwilę zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi, bo w tym miejscu widzicie peron i to jest peron stary, który będzie za chwilę całkowicie wyburzony, bo będzie tylko i wyłącznie jeden peron na tym przystanku kolejowym względem tego, co było wcześniej, kiedy mieliśmy dwa perony. On tu będzie wyburzony i w miejscu jego będzie nowy układ torowy. Kiedy ten nowy układ torowy tutaj będzie faktycznie wprowadzany? Jak będzie peron wyburzony. A to się nastąpi dopiero, kiedy faktycznie pociągi już wrócą ponownie na swoje poprzednie tory. A to jeszcze chwilę potrwa. Tutaj też przy okazji w miejscu tego przejazdu kolejowego, który tutaj istniał jeszcze przed powstaniem tych wszystkich wielkich wiaduktów Marsa, będzie przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym, tak aby faktycznie piesi, rowerzyści i inne osoby mogły się tędy przedostać z jednej na drugą stronę. Przejazdu kolejowego tutaj nie będzie, on tu oczywiście nie wraca. I tu też widzimy kolejną przywiązkę, jak widzicie, tor tak ładnie skręca w lewo, to właśnie jest przywiązka, która tutaj łączy jeden tor z drugim. Natomiast tutaj lecimy w drugą stronę, jeszcze zobaczmy sobie, tu jest kolejne przejście podziemne z pochylniami, tędy właśnie będzie się wchodzić na perony, bo wejście na peron będzie za pomocą albo przejścia podziemnego tutaj od strony południowej, albo z drugiej strony wchodząc poprzez wiadukty Marsa, z jednej lub z drugiej strony. Nie będzie wyjścia w poziomie szyn, przejścia podziemnego lub bezpośredniego do Rembertowa czy też Pragi po stronie północnej, czyli patrząc teraz na górę ekranu. Tam tego nie będzie. Wiem, że piszecie mi to w komentarzach, pytacie się, odpowiadam wam w tym momencie twierdząco tylko i wyłącznie od tej strony za pomocą wiaduktów Marsa. A tu widzimy, że już z kolei szyb windowy jest od góry powoli, będzie niedługo betonowany. Klatka schodowa, właśnie schody całkiem ładnie powstają, widać to na całej długości. No i tu też musi powstać wiatar, żeby można było się skłonić przed tym deszczem. No wiatra nie mamy jeszcze, tak? Zobaczymy, jakim się to uda. Tu widzimy tą przewiązkę, ten torek widzicie, skręca z lewej strony. On w przyszłości po prostu będzie jechać dalej prosto, zamiast skręcać w lewo. A ten tor będzie się łączyć z linią kolejową w kierunku warszawskiej Olszynki Grochowskiej, więc to będzie ta zmiana, która jest po prostu potrzebna. Od góry widzimy dokładnie miejsce, gdzie będą fundamenty, właściwie słupy, które będą podtrzymywać całe nowe zadaszenie tego i oto nowego peronu. No jak widzimy też, te przejście podziemne trochę przecina na pół, na właściwie na dwie części, trzy nawet części ten peron.
No tak to w tym miejscu wygląda, żeby faktycznie długość peronu była odpowiednia, a przejście podziemne też mogło być zlokalizowane tak, aby były po prostu dwa obok siebie. No i tutaj stary peron jeszcze się znajduje z ostatnimi zadaszeniami, ale już trochę zniszczony, bo w sumie tam trzeba było wstawić nowe bramki i nową infrastrukturę w docelowym miejscu, by to po prostu mogło jakkolwiek funkcjonować. Więc faktycznie tutaj na Gocławku też faktycznie prace postępują do przodu. No i widać, że te przejścia podziemne zaczynają się już łączyć w jedną całość. Widać mniej więcej te światełko w tunelu, którego jeszcze nie było widać kilka miesięcy temu, kiedy się nie rozpoczęły prace nad czy to Olszynką Krochowską, czy to tutaj na Gocławku jeszcze pociągi jeździły po starych peronach, starych tratach, to wtedy faktycznie to zupełnie inaczej wyglądało. Tymczasem tutaj kolejne mamy przejście podziemne. Tych przejść podziemnych jest całkiem dużo na całej linii kolejowej, jak widzicie. To jest kolejne, tutaj się znajduje, z pochylniami. W większości są pochylnie, windy są tylko i wyłącznie tam, gdzie było za mało miejsca de facto. Więc kolejarze jednak wolą stawiać na pochylnie. Pochylnie wiem, że są gorsze, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawnościami. Na przykład taki warunek jak teraz, kiedy to jest wszystko oblodzone. Całkowicie ich rozumiem, natomiast z drugiej strony pochylnia jest lepsza, bo się nie może zepsuć. A windy wiemy jakie są, a jak już do nich się wejdzie, to czasami nie da się oddychać. Albo otworzy się drzwi i ktoś wypadnie na was, bo tam ktoś spał. Także no faktycznie no, ma to plusy i minusy. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby było jedno i drugie, ale raczej to jest rzadki przypadek. No dobrze, tymczasem dojechaliśmy do ostatniej stacji kolejowej, jedynej de facto, która jest aktualnie przebudowana w ramach tej inwestycji, czyli Warszawa Wawer. Wszystkie poprzednie to były przystanki kolejowe. Warszawa Wawer to jest stacja, która chyba i ogólnie obiekt, który jest najmocniej niezaawansowany, jeżeli chodzi o pracę. W sensie, tu musi się tak dużo wydarzyć, żeby to jeszcze zakończyć, że... No zobaczymy. To tak powiem po prostu skromnie. Zobaczymy. Tymczasem tutaj tak. Wiata od dołu, jak widzicie, jeszcze nie jest jakkolwiek wyremontowana, więc to jeszcze musi być wszystko zrobione. Płyta peronowa jest do przejścia podziemnego. Tam się kończy, bo nie jest jeszcze połączone. Następnie widzimy dwa szyby windowe, które powstają, bo tutaj muszą być szyby windowe, bo nie było miejsca na pochylnie. Widzimy miejsce na jeden tor. Widzimy też, że trwają prace przy betonowaniu i przy pozostałych aspektach, elementach, które po prostu potrzebują lepszej temperatury i braku opadów śniegu czy deszczu bezpośrednio na samą konstrukcję. Tu widzimy, że jeszcze są montowane, właściwie zasypywane elki peronowe od tej strony. Od drugiej strony jeszcze nie mamy elek peronowych, żeby był łatwiejszy wjazd dla pojazdów ciężkich. No i tam dalej widzimy już faktycznie peron, który powstaje. Tu jeszcze sobie zerknijmy, patrząc na P plus R, dworzec, który jest w opłakanym stanie. Tu będzie właśnie ta winda, natomiast samo wyjście dla pieszych, pomijając windę, będzie po starym wyjściu przez dworzec, więc to tak będzie się tutaj łączyć. Natomiast tutaj sam kraniec peronu południowy jest już mniej więcej całkowicie gotowy, pomijając wycięcia na właśnie studzienki. A tutaj dalej widzimy tymczasowy peron. Tymczasowy peron oczywiście całkowicie zniknie, bo on jest w śladzie nowego toru, który w tym oczywiście miejscu musi powstać. Tu jeszcze sobie zerknijmy z góry. No tutaj faktycznie widać, że no te 13 dni to tak trochę ciężko będzie, żeby faktycznie to ukończyć. Ja mówię 13 dni, patrząc na to, że film nagrywałem dzisiaj 27 listopada. Wy może już go obejrzycie, raczej pewnie we wtorek, 28 listopada. Niestety już będzie nawet 12 dni do w teorii ukończenia i oddania do użytku tej inwestycji. No dobrze, to co ja tak mówię i o co właściwie de facto chodzi, bo dolatujemy już powoli w sumie do Anina i do jeszcze ostatnich przejść podziemnych, które powstają. Już wam tłumaczę. Warszawa Wschodnia będzie mieć zamknięty przejazd w kierunku Wawra już od niedługo. Od niedługo to oznacza, że od 2 do 9 grudnia pociągi szybkich kolei miejskich, jak i również kolei mazowieckich, nie będą jeździły na trasie Warszawa Wschodnia i Warszawa Radość. SKM-ki będą jeździły na trasie tylko do wschodniej, natomiast będą też jeździć na trasie Warszawa Radość Otwock, natomiast same KM-ki będą dojeżdżać tylko i wyłącznie do stacji Warszawa Falnica. To jest minus oczywiście, to jest utrudnienie, natomiast część pociągów pośpiesznych, czyli RE7, będzie jechać pomijając stację pomiędzy Pilawą a Warszawą Wschodnią, jadąc na okrągło przez Sulejówek, da się, ale no bo jakoś to będzie musiało być po prostu funkcjonalne. Natomiast sam ruch będzie pozostawiony w miarę. Natomiast co będzie się działo wtedy, kiedy ruchu nie będzie? Już wam tłumaczę. Zwróćcie uwagę, że tutaj aktualnie te tory wszystkie skręcają w prawo. One muszą jechać prosto i to będzie w tym miejscu przekładane. Sieć trakcyjna, tory będą już w docelowym układzie i w ten sposób ta inwestycja będzie się zmierzać ku końcowi. Co będzie się działo wtedy dla pasażerów? No dla pasażerów będzie oczywiście Armagedon, bo nie będzie pociągów, ale będą jeździć zastępcze autobusy na dłuższej trasie. 521 będzie jeździć w Szczecinie nawet co 5 minut. Będzie też zastępcza linia autobusowa ZR7 jadąca pomiędzy
nieczynnym odcinkiem na trasie Otwock do stacji metra Warszawa Stadion Narodowy, co jest oczywiście na duży plus. Wróć pomiędzy Falenicą a stacją metra Stadion Narodowy, nie Otwockiem. Natomiast co ważne, też będą dodatkowe tramwaje jadące właśnie od placu Natowicza, od placu Natowicza do Wiertacznej. To będą tramwaje linii 79 w szczycie jadące co 8 minut, żeby po prostu lepiej dowieźć do metra, bo same autobusy linii 521 będą właśnie jeździć na Wiertaczną, z tym, że nie na standardowy przystanek na pętli, tylko na trochę inny w innym miejscu, żeby były lepsze przesiadki i lepsze skoordynowanie po prostu z tak dużym ruchem. No bo nie ukrywajmy, te autobusy jeżdżące co 5 minut to jest dosyć duże wyzwanie, bo to jest długa trasa linii autobusowej. Także faktycznie będzie się dużo działo, będzie dużo trudniej, a w teorii od 10 grudnia wchodzi już nowy rozkład jazdy, gdzie jak sobie zetknijcie, Warszawa Olszynka Krakowska jest już w rozkładzie jazdy i już normalnie będą pociągi tamtędy jeździć i się zatrzymywać. Czy tak się stanie? Zobaczymy, kibicujmy, piszcie w komentarzach, czy według Was jest to jakkolwiek możliwe. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie będę ukrywać, że no trzeba być naprawdę dużym optymistą, żeby myśleć, że wszystko będzie gotowe, jeżeli chodzi o perony i będzie można puścić całkowicie pociągi na tą linię kolejową właśnie już 10 grudnia. Zobaczymy. 10 grudnia, a właściwie pewnie 9 grudnia przyjadę, nagram, sprawdzę, czy faktycznie pociągi będą mogły tędy przejechać. Bo aktualnie, jak patrzymy na to pod koniec listopada, to powiem Wam, że no, dużo im jeszcze pozostało, ale kto wie, może jakoś przyspieszą i niesamowicie to się wszystko uda ukończyć. Zachęcam Was do zostania patronami Awizynoszcza. Dzięki temu pojawię się tutaj właśnie w przyszłym miesiącu, bo jest Was coraz to więcej, jak i również najprawdopodobniej wpadnę do Zakopanego, żeby zobaczyć, czy tam też im się uda ukończyć tę inwestycję przed nowym rozkładem jazdy, który ma tam wejść na dzień przed Wigilią. Więc takie bariery jeszcze nas czekają i jak i również bariery na w postaci filmów na moim kanale. W przeciągu najbliższych dni zobaczycie łódzką średnicę, jak i również Warszawę Zachodnią, przelot nad całą trasą łazienkowską, nową Chmielną, nową Ordona, która powstaje, nową Jana Kazimierza, no i dużo, dużo innych filmów, jak tramwaj na Okopowej, który jest już aktualnie z Oregano i cały czas czeka na zmontowanie tego filmu. Podsumujemy sobie, co tam się działo w Kobyłce, czy to na tunelu, czy to na wiadukcie i zobaczymy, czy uda im się oddać do użytku sam tunel w Solejówku jeszcze przed końcem listopada. Czasu zostało mało, ale najprawdopodobniej to się jeszcze wydarzy na przestrzeni środy lub czwartku. I kończąc temat, najprawdopodobniej w środę lub czwartek będę jechać do Gdyni, aby nagrać faktycznie Okiem Awizynosza. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Film jednak trwał trochę ponad 20 minut. Cześć!